Witam między innymi pana Mamontowicza, brata pani Bożeny Łojek-Mamontowicz. Witam wszystkich innych przedstawicieli rodzin, państwa posłów, zgromadzonych gości. Media, pana mecenasa Pszczółkowskiego szczególnie. Myślę, że możemy zacząć posiedzenie zespołu parlamentarnego. Szanowni Państwo, dzisiejsze posiedzenie poświęcone jest przede wszystkim informacji, o którą prosiłem, by przedstawił nam pan mecenas Pszczółkowski w związku z... W mojej ocenie, ja jestem laikiem, tutaj pan mecenas ma nieporównanie trafniejszą diagnozę, ale wydarzeniem prawnym, które jest olbrzymiej doniosłości, a moim zdaniem może mieć charakter przełomowy w postępach śledztwa smoleńskiego, mianowicie na wniosek pana mecenasa, przyjęciem i podjęciem przez prokuraturę poznańską śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków przez prokuraturę wojskową, a w związku z niedokonaniem sekcji zwłok po tragedii smoleńskiej. Jak mówię, w moim przekonaniu to jest rzecz o olbrzymiej doniosłości. Przedstawimy Państwu w takim bardzo, bardzo grubym zarysie historię tej sprawy za chwileczkę, ale na pewno ona powinna być uzupełniona, na pewno powinna być rozszerzona, a przede wszystkim sama kwestia przez pana mecenasa przedstawiona, bowiem koordynacja działań zarówno wśród rodzin, jak i zespołu parlamentarnego i wszystkich środowisk, które sprawą tragedii smoleńskiej się zajmują, w tej kwestii wydaje mi się być zupełnie sprawą priorytetową. Przypomnę tylko, że prokuratura poznańska uznała, że w tej kwestii jest pokrzywdzonych 187 osób krewnych i bliskich ofiar tej tragedii. Już sama ta skala pokazuje, z jakimi kłopotami, z jakimi trudnościami, z jakimi wyzwaniami będziemy mieli do czynienia, jeżeli będziemy chcieli, żeby dopilnować tego postępowania w sposób skuteczny. Przedtem jednak, zanim oddam głos panu mecenasowi Pszczółkowskiemu, któremu raz jeszcze gratuluję, bo to naprawdę niezwykły upór, solidność, sztuka, że tak powiem, prawna umożliwiła tak znakomity skutek. Przypomnę tylko, że zespół parlamentarny wielokrotnie wcześniej w tej sprawie do prokuratury występował, niestety bezskutecznie, a wniosek pana mecenasa okazał się skuteczny, co raz jeszcze chcę podkreślić z gratulacjami. Ale przedtem dwa istotne komunikaty. Po pierwsze, dotyczący 5 lutego. Jak państwo pamiętacie, na 5 lutego została zapowiedziana debata smoleńska. Pierwsza, jeżeli tak można powiedzieć, debata smoleńska, czyli przedstawienie argumentów ekspertów pana premiera Donalda Tuska, tych, których powołał i tych, których skierował do badania tej tragedii, pod kierownictwem najpierw pana pułkownika Edmunda Klicha. Równocześnie, czy też najpierw, bo ta sprawa jest niejasna i do ustalenia, pana pułkownika Grochowskiego, następnie pana ministra Jerzego Millera. Swoją rolę odgrywał też w tych badaniach pan doktor inżynier Lasek, chociaż w samym Smoleńsku na początku go nie było, ale dzisiaj nadrabia w czwórnasób swoją aktywnością, która mam nadzieję przełoży się także na odwagę i gotowość bronienia swoich tez nie tylko wobec przyjaznych i podpowiadających mu kwestie dziennikarzy TVN-u, Polsatu i innych stacji, które ostatnio tak szeroko propagują jego stanowisko, z czego powinien się cieszyć, ale także wobec kompetentnych naukowców, którzy mają inne zdanie niż on, bo jak dotychczas pan Lasek nie miał odwagi stanąć twarzą
twarzą w twarz z żadnym naukowcem, który by miał odmienne zdanie od swojego. Takie uroszczenie, które on formułuje publicznie, a usłużne media powtarzają, że on będzie sędzią we własnej sprawie i wzywał będzie wybranych przez siebie naukowców i ich przesłuchiwał, no wydaje się być naprawdę dobrym pound-down do ostatniej dyskusji na temat stalinizmu i wynaturzeń systemu prawnego w Polsce, bo to jest dopiero szczególne wynaturzenie systemu prawnego w Polsce. Jeżeli osoba odpowiedzialna za stworzenie fałszywego raportu, wprowadzenie w błąd opinii publicznej i organów państwa polskiego uraszcza sobie, rości sobie prawo do tego, żeby przesłuchiwać tych, którzy wykazują jego błędy. Raz jeszcze powtarzamy. Jeden z uniwersytetów, 5 lutego, godzina 10 rano, trzy grupy tematów. Sprawa przygotowań do tragedii, do wylotu smoleńskiego, przebieg tragedii smoleńskiej, sposób badania tragedii smoleńskiej. Zaplanowaliśmy łącznie 6 półtora godzinnych paneli, w których każda ze stron będzie miała tyle samo czasu do przedstawienia swoich racji. Będą to wyłącznie naukowcy, przynajmniej ze strony zespołu parlamentarnego. Oczywiście pan Donald Tusk może przysłać dowolne osoby, które uzna za słuszne. Jeżeli będzie chciał przysłać swoich propagandystów, przyjmiemy ich z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli naukowców i jeżeli tacy są, którzy odważą się bronić tych tez, będą nasi eksperci dyskutowali z naukowcami. Jeżeli przyjdzie sam i będzie przedstawiał te racje, to oczywiście przyjmiemy też jego stanowisko. Jeżeli nie przyśle nikogo, zostaną odczytane stosowne fragmenty raportu sygnowanego przez pana Millera, powstającego, przypominam, pod auspicjami premiera Donalda Tuska. On za ten raport ostatecznie ze strony rządowej jest odpowiedzialny i on za ten raport wielokrotnie publicznie potwierdzał, że bierze odpowiedzialność polityczną. W związku z tym będzie on w jego imieniu odczytywany przez lektora, jeżeli nie przyśle osoby gotowej przedstawiać tezy zawarte w tym raporcie i bronić tych tez zawartych w raporcie. Wyjaśniam wszelkie wątpliwości w tej mierze. W debacie nie będą brali, poza ewentualnie panem Donaldem Tuskiem, jeżeli się zdecyduje, udziału żadni politycy. Moderatorami poszczególnych paneli nie będą politycy, tylko naukowcy z uniwersytetu, na którym to się będzie odbywało i wskazani ewentualnie przez obie strony. Stronami będą naukowcy z zespołu parlamentarnego i eksperci wskazani przez pana Donalda Tuska. Wśród naukowców ze strony zespołu parlamentarnego, którzy zapowiedzieli już swoją obecność, jest profesor Binienda, jest profesor Nowaczyk, jest doktor inżynier Szuladziński i jest doktor inżynier Berczyński. Będą także naukowcy, którzy pracują w Polsce i których nazwiska zostaną przedstawione w swoim czasie, ale już długa lista tych naukowców napłynęła do zespołu parlamentarnego i będą mogli oni wziąć udział. Liczymy na szeroką obecność. Aula, w której będzie się to odbywała, liczy co najmniej 500 miejsc, więc wszyscy się zmieszczą. Oczywiście głos będą mieli wyłącznie naukowcy. Nie będzie żadnego pokrzykiwania debaty ze strony sali. Cała dyskusja będzie transmitowana przez
telewizję, witamy każdą, ale jedna już ogólnopolska telewizja zapowiedziała bezpośrednią relację z tej debaty. Tak wygląda wstępny plan, będziemy go uszczegółowiali i jeszcze w tym tygodniu wszystkich 34 członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która formalnie rzecz biorąc była ciałem badającym tę tragedię, wszyscy dostaną zaproszenie na to spotkanie. Powtarzam jeszcze raz, oczywiście reprezentować rząd będą tylko ci, którzy są wskazani przez pana Donalda Tuska, chyba że nie wskaże żadnego, no to wtedy zgodnie z instytucjonalną przynależnością będą mieli możliwość zabrania głosu. Tyle, jeśli chodzi o komunikat dotyczący tej debaty smoleńskiej, która, powtarzam, rozpocznie się o godzinie 10 rano 5 lutego bieżącego roku. Druga kwestia, o której chciałem poinformować Państwa, mianowicie w ostatnich dniach w dyskusjach medialnych przewijał się zarzut, że przedstawiciele zespołu parlamentarnego nie zwracali się do władz różnorodnych z prośbą o dostęp do materiałów źródłowych. A chcę zakwestionować tę nieprawdziwą informację. Zarówno zespół parlamentarny zwrócił się w tej sprawie o dostęp do prokuratury wojskowej w Poznaniu, sądu wojskowego w Poznaniu, przepraszam najmocniej, który zgodnie z zapisem znowelizowanym przez Platformę Obywatelską ustawy przechowuje wszystkie materiały po Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, jak i wcześniej osobnym pismem w imieniu wszystkich ekspertów i zbierając materiały od wszystkich ekspertów, przesyłając 65 pytań do Ministerstwa Obrony Narodowej, zwrócił się pan Marek Dąbrowski, jeden z ekspertów zespołu parlamentarnego. Tutaj jest jego pismo do Ministerstwa Obrony Narodowej. Zwrócił się w trybie informacji, dostępu do informacji publicznej z prośbą o odpowiedź na te pytania. Jak Państwo mogą się spodziewać, otrzymał odpowiedź odmowną. W trybie informacji publicznej otrzymał publicznie informację odmowną, że nie będzie miał dostępu do wiedzy zawartej, czy też odpowiadającej tym 65 pytaniom, które eksperci zespołu parlamentarnego, a także inni naukowcy podejmujący swoje własne prywatne badania, nie w sposób skoordynowany, tylko indywidualny, zgromadzili w tym wniosku przekazanym przez pana Marka Dąbrowskiego. I równocześnie chcę poinformować o tym, że do jednego z członków zespołu organizacyjnego zespołu parlamentarnego wpłynęły informacje o pytaniach złożonych do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, niesłychanie interesujących pytaniach, na które osoba, nie jestem uprawniony do podania jej nazwiska, więc jeśli Państwo pozwolą, to się przed tym wstrzymam, ale treść odczytam, złożyła pytania w trybie informacji publicznej, między innymi pytając o to, do jakich instytucji międzynarodowych Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w jakim trybie i kiedy się zwracało. Pytanie zostało zadane jeszcze przed kuluarowo-korytarzową rozmową z panią Ashton, dzień przedtem dokładnie. I otrzymał odpowiedź nasz korespondent, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zwracało się do żadnej instytucji międzynarodowej, ani do NATO, ani do Stanów Zjednoczonych, ani do Unii Europejskiej. To było na dzień przed rozmową z panią Ashton. A dlaczego się nie zwracało? Nie zwracało się dlatego, że nie ma takich kompetencji. Jak odpowiedział przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień później w odpowiedzi na pytanie związane z panią Ashton okazało się, że te kompetencje, bo przywołał korespondent zapis ustawy w tej materii,
materii reprezentowanie interesów i obrona interesów Rzeczpospolitej Polskiej za granicą przed między innymi trybunałami i sądami międzynarodowymi. Wtedy okazało się, że już te kompetencje posiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ja tutaj chcę podkreślić niezwykle wstrząsający dla mnie fakt. Wstrząsający. Okazuje się, że przez 3 lata Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zwróciło się w trybie formalnym, z wnioskiem formalnym do żadnej instytucji międzynarodowej o pomoc w sprawie rozwikłania tragedii smoleńskiej. Szczególnie chcę podkreślić sprawę NATO. Szczególnie chcę podkreślić sprawę NATO. Z pewnością Państwo jesteście w tej sytuacji, ja także jestem w tej sytuacji, iż opinia publiczna, osoby, z którymi się spotykamy, pytają, dlaczego NATO milczy? Dlaczego NATO nie wstawia się za polskimi generałami będącymi przecież oficerami NATO? Ano milczy, bo nie chce tego rząd Donalda Tuska. Taka jest prawdziwa odpowiedź na to pytanie. To rzeczywiście niezwykły dowód arogancji i świadomego działania na szkodę interesów polskich. Inaczej tego nie mogę odpowiedzieć. Zwłaszcza to ta niezwykła odpowiedź mówiąca, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zwracało się, bo nie ma po temu kompetencji. Bo nie ma po temu kompetencji. Pan Radosław Sikorski uważa, że ministerstwo, którym kieruje, nie ma kompetencji w zwróceniu się do NATO o pomoc w badaniu. W badaniu, a proszę zdawać sobie sprawę, że nie odwołuje się tutaj do żadnych zapisów traktatowych związanych z jakąkolwiek interwencją, jakąkolwiek, nawet dyplomatyczną. Mówię o pomoc w badaniu. Otóż nie zwrócił się pan minister spraw zagranicznych. Trzeba postawić pytanie. Czy to jest problem indywidualny? Czy to jest kwestia wyłącznie arogancji pana ministra Sikorskiego? Czy też mamy do czynienia ze świadomą polityką rządu uzgodnioną z innymi zainteresowanymi stronami? Ta sprawa nie jest sprawą błahą, jest fundamentalną i dotyka tej samej kwestii w istocie, której dotyka wniosek przedstawiony przez pana mecenasa Pszczółkowskiego i podjęty przez prokuraturę poznańską. To znaczy wniosek wskazujący na to, iż nie podjęto nawet próby ustalenia przyczyn śmierci 96 ofiar tragedii smoleńskiej, bo sekcja zwłok ma przede wszystkim na celu ustalenie przyczyn śmierci. Otóż tego nie zrobiono. Dlaczego tego nie zrobiono? Czy mamy do czynienia z niechlujstwem? Czy mamy do czynienia z decyzją polityczną, która łamie porządek prawny Rzeczpospolitej, już nie mówiąc o łamaniu sumień i łamaniu interesu polskiego, ale łamie kodeks postępowania karnego nakazujący przeprowadzenie sekcji zwłok. W tej sprawie króciutka prezentacja, zanim przekażemy panu mecenasowi głos. Bardzo proszę, to jest kilka tylko punktów, to nie wyczerpuje problemu, tylko go sygnalizuje. Dziękuję. Premier Donald Tusk zapewniał w sobotę, że będzie informował opinię publiczną o postępach w śledztwie i o pracach zabezpieczających sytuację rodzin ofiar. Tusk udał się do Smoleńska, jest z nim minister Kwiatkowski. Centrum Informacyjne Rządu podało, że zostały już zabezpieczone 2 czarne skrzynki samolotu. Polscy i rosyjscy prokuratorzy wspólnie udają się do Moskwy, gdzie nastąpi badanie ich zapisów, poinformował polski rząd. Polska Agencja Prasowa z 10 kwietnia 2010 roku. Prokurator generalny Andrzej Seremet na posiedzeniu Sejmu 27 września ubiegłego roku. W ówczesnym stanie faktycznym polscy prokuratorzy, opierając się na postanowieniach cytowanej konwencji oraz polskiej procedury karnej, nie uznali za konieczne ponownego przeprowadzania już na terenie Polski sekcji zwłok. W pierwszych miesiącach po katastrofie strony, czyli rodziny ofiar i ich pełnomocnicy, także nie zgłaszały takiej konieczności. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski 10 kwietnia 2010 roku. Szef resortu sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski spotkał się w Smoleńsku z prokuratorami z obu państw i ustalił zasady współpracy. Tu jest fragment protokołu z nocnej narady prokuratorów w Smoleńsku z 10 na 11 kwietnia 2010 roku. Fragment dotyczy.
na naradzie wystąpili m.in. Bastrykin, Parulski, Szeląg. Następnie Bastrykin podsumował wyniki narady, w rezultacie których przyjęto następujące postanowienia. Punkt trzeci. Z uwagi na szczególny publiczny rozdźwięk wywołany zaistniałą katastrofą lotniczą, należy w terminie możliwie najkrótszym przeprowadzić sądowo-lekarskie oględziny i sekcje zwłok pasażerów samolotu w mieście Moskwie. Ich identyfikację oraz przekazanie przedstawicielom strony polskiej. Należy pobrać materiał biologiczny ze zwłok w celu przeprowadzenia badań DNA w dwóch egzemplarzach. Egzemplarz drugi dla przekazania stronie polskiej. Punkt piąty. Przedkładać przedstawicielom polskich organów śledczych protokoły z czynności śledczych w celu zapoznania się z nimi. W przypadku konieczności przekazać im poświadczoną za zgodność kopię tych protokołów. Odpowiedzialni: Gurewicz, Szczukin, Szeląg, Sułek. Punkt szósty. W przypadku złożenia przez przedstawicieli polskich organów śledczych stosownego wniosku zorganizować ich udział w prowadzonych czynnościach śledczych. Oględziny, przesłuchania świadków. Odpowiedzialni: Gurewicz, Szczukin, Szeląg, Sułek. Punkt siódmy. Po zakończeniu oględzin ujawnionych na miejscu katastrofy lotniczej rzeczy osobistych zorganizować przekazanie tychże przedstawicielom polskich organów śledczych w celu ich dalszego przekazania krewnym osób, które zginęły w katastrofie lotniczej. Krewnym zamieszkałem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedzialni: Gurewicz, Szczukin, Szeląg, Sułek. Fragment stenogramu z posiedzenia Rosyjskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, której przewodniczył premier Rosji Władimir Putin 13 kwietnia 2010 roku. Ewa Kopacz. Pracujemy jak jedna wielka rodzina. Powinnam powiedzieć, że pierwszy raz jestem świadkiem czegoś takiego, takiej dobrej rzecz można, wzorowej współpracy i wzajemnego uzupełniania się w tej pracy. Jestem również upoważniona w imieniu tych, którzy już odlecieli, lecz byli tu w charakterze bliskich i krewnych ofiar katastrofy, wyrazić wdzięczność pani minister ochrony zdrowia Federacji Rosyjskiej za solidną pracę, za zaangażowanie w tę pracę. Komunikat Naczelnej Prokuratury Wojskowej z 25 października ubiegłego roku. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie stanowczo odżegnuje się od medialnych doniesień, jakoby ustalono, że doszło do nieprawidłowego pochówku świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie pana Ryszarda Kaczorowskiego. Do czasu wydania przez biegłych opinii z badań genetycznych wszelkie informacje na ten temat należy traktować jedynie jako nieuprawnione spekulacje, które ponadto godzą w dobra osobiste ofiar tego tragicznego wydarzenia, potęgując ból i cierpienie rodzin. Pułkownik Zbigniew Rzepa, rzecznik prasowy Naczelnej Prokuratury Wojskowej. 10 lutego 2011 roku Senacka Komisja Obrony Narodowej. Zastępca prokuratora generalnego, generał Krzysztof Parulski. Dotknął pan poseł także bardzo delikatnej materii wniosków ekshumacyjnych. O ile wiem, do chwili obecnej wpłynęły 3 takie wnioski dotyczące 2 osób. I przyznam, że dopóki nie będziemy mieli zgromadzonego całego materiału, który ma jeszcze strona rosyjska, i dopóki Instytut imienia Zena nie prześle nam podobnych materiałów z badań genetycznych, dopóty będziemy uważali takie wnioski za przedwczesne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak państwo widzicie, w wyniku tego, to porozumienie zostało zawarte po uzgodnieniu przez pana ministra Kwiatkowskiego z prokuratorami ich stanowiska. Porozumienie uprawniało polskich prokuratorów do uczestnictwa w sekcjach zwłok. Polscy prokuratorzy nie podjęli ani w kraju, ani za granicą tych działań, ani w kraju, ani w Rosji tych działań, a pan prokurator generalny uważał, że nie było to konieczne, że ten stan rzeczy był uprawniony. Było to zgodne ze stanowiskiem pana prokuratora Parulskiego, który powiedział, że do czasu, gdy przyjdzie ostatni papierek z Rosji, do tego momentu on nie wyrazi zgody na sekcję zwłok. Na szczęście stało się inaczej. Zawdzięczamy to rodzinom, które walczyły o tę sekcję. Zawdzięczamy to panu mecenasowi Pszczółkowskiemu. Oddaję mu głos. Proszę bardzo, panie mecenasie. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, rzeczywiście ten wniosek o ściganie ewentualnego przestępstwa, niedopełnienia obowiązków i utrudniania śledztwa smoleńskiego został złożony. To jest tak naprawdę pewnego rodzaju wyraz też bezradności. Bezradności w możliwości, co do możliwości porozumienia się z organami, które to śledztwo prowadzą, i w normalny sposób uzyskania na potrzeby naszych klientów odpowiedzi na kluczowe pytania.
To, co powiedział pan prokurator generalny podczas przytoczonego tutaj w toku prezentacji, podczas przytoczonej prezentacji wypowiedzi w Sejmie RP, chronologicznie późniejszej niż to zawiadomienie, świadczy o tym, że zawiadomienie było konieczne. Bo nie tylko mamy do czynienia z sytuacją, w której prokuratura tutaj dezinformowała wcześniej, czy nie doinformowywała tak strony, jak i opinię publiczną, ale mamy do czynienia z sytuacją, w której pan prokurator generalny w toku tego wystąpienia także raczył się minąć z prawdą. Zarzucił rodzinom i pełnomocnikom, że nie przeszkadzała im ta sytuacja przez wiele lat niewykonania sekcji w Polsce. Jest to nieprawda. Siedzą tutaj przedstawiciele rodziny państwa, pana premiera, świętej pamięci pana premiera Gosiewskiego, które to osoby jako pierwsze i bardzo szybko wyraziły wolę przeprowadzenia ekshumacji, otwarcia i oględzin zwłok i wykonania sekcji zwłok pana premiera Gosiewskiego w Polsce. Było to w lipcu 2010 roku i wcześniej być nie mogło. A dlaczego? Przedstawię to państwu. W związku z tym informacja o tym, czy też zarzut nawet pod adresem rodzin, że rodziny nie wnioskowały i nie wyrażały woli przeprowadzenia sekcji w Polsce, jest po prostu nieprawdziwy, a został wygłoszony przez szefa prokuratury i w miejscu tak szczególnym jak Sejm RP i utrwalony na wielu taśmach filmowych, które stały się udziałem przekazu medialnego dla milionów ludzi. A to jest nieprawda. Nieprawdę powiedział prokurator generalny, że prokuratura nie miała złożonych wniosków o ekshumację. Miała natychmiast, jak to było możliwe i racjonalne. Miała wówczas, kiedy spłynęły, a spłynęły na przełomie czerwca i lipca, w lipcu stały się dla rodzin i ich pełnomocników osiągalne, pierwsze dokumenty sekcyjne. Chcę powiedzieć, że te pierwsze dokumenty sekcyjne to ani nie 90, ani nie 80, ani nawet nie 50% oczekiwanych. To było kilka teczek dotyczących kilku osób, w tym teczka pana premiera Gosiewskiego. Już pierwsza lektura tych dokumentów, której dokonała natychmiast, jak to prokuratura umożliwiła, rodzina świętej pamięci premiera Gosiewskiego, spowodowała złożenie w lipcu 2010 roku wniosku o ekshumację ciała świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego. Jak państwo wiecie, czynność ta została przez prokuraturę w końcu wykonana, ale nie było to w 2010 roku. Wniosek oczekiwał na rozpoznanie przez wiele miesięcy, a prokuratura poinformowała opinię publiczną o tym, że owe czynności przeprowadza wyłącznie z urzędu. Do chwili obecnej, według mojej wiedzy, rodzina nie uzyskała informacji na temat tego, czy jej wniosek będzie rozpoznany, czy już nie będzie rozpoznawany, bo nie ma takiej potrzeby. Czynność oczywiście została wykonana, ale też podkreślam, w przekazie medialnym funkcjonowała jedna informacja. Prokuratura z urzędu dokonała czynności. Dokonała z urzędu w sytuacji, w której rodzina starała się o wykonanie tej czynności w lipcu 2010 roku. Proszę państwa, dlaczego wcześniej, odpowiem panu prokuratorowi generalnemu na ten zarzut, nikt przed lipcem 2010 roku nie zgłaszał wniosków, żeby te czynności ekshumacyjne wykonywać względnie po sprowadzeniu ciał ofiar do Polski, a przed ich pochowaniem, nikt nie zaniósł do prokuratury wniosku o to, aby dokonać w Polsce sekcji zwłok. Odpowiedź jest oczywista. Z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, w której od rodziny czy od rodzin bliskich takiego zdarzenia, takich ofiar, trudno jest oczekiwać takiej reakcji, ale mamy i odpowiedź racjonalną, nie taką społeczną, socjologiczną. Racjonalna jest taka. Z przytoczonych w tej prezentacji wypowiedzi w sposób ewidentny wynika, że funkcjonariusze państwa polskiego kontrolowali wszystkie czynności na terenie Federacji Rosyjskiej, że uczestniczyli przy wszystkich czynnościach. Byliśmy zapewniani, byliście państwo zapewniani, była zapewniana opinia publiczna, medialnie, także w przekazie dla wielu milionów ludzi,
że prokuratorzy pojechali, uczestniczyć, że minister zdrowia osobiście pilnowała, a Rosjanie przekopywali teren lotniska. Wiecie Państwo z perspektywy tych kilkunastu miesięcy, że większość tych oświadczeń, delikatnie mówiąc, mija się z prawdą, niektóre wprost są po prostu zwykłym kłamstwem. Takim kłamstwem było stwarzanie pozorów, że polscy funkcjonariusze organów ścigania uczestniczyli w sekcjach zwłok przed lipcem 2010 roku, a więc przed momentem, kiedy prokuratura ujawniła właściwym rodzinom, właściwym, nie wszystkim, tym, które miały stosunek bliskości z ofiarami, których teczki spłynęły do kraju. A więc tym rodzinom ujawniła te teczki, te rodziny przeczytały protokoły i okazało się, że są tam wyłącznie nazwiska rosyjskie. Okazało się, że żaden polski prokurator przy tych czynnościach nie uczestniczył. Proszę Państwa, dziennikarzy też to interesowało. Jeden z dziennikarzy, ale ponieważ jest to dziennikarz szczególnie zasłużony dla wyjaśnienia przyczyn katastrofy, więc ja podam jego nazwisko, pan Cezary Gmyz, zwrócił się do rzecznika Naczelnej Prokuratury Wojskowej, pana pułkownika Rzepy, z zapytaniem po ujawnieniu tego protokołu z 10 na 11 przez media, przez jedną ze stacji telewizyjnych, w jakich to czynnościach polscy prokuratorzy uczestniczyli, w jakich nie uczestniczyli i dlaczego. Korespondencja pana redaktora Gmyza z panem pułkownikiem Rzepy do dzisiaj jest dostępna dla opinii publicznej na stronach internetowych Naczelnego Prokuratora Wojskowego w zakładce Katastrofa Smoleńska i w zakładce Komunikaty i Oświadczenia. Stała się powodem oświadczenia i komunikatu Naczelnej Prokuratury Wojskowej, z którego to oświadczenia wynika między innymi, że polscy prokuratorzy uczestniczyli w tych czynnościach, które uznali za niezbędne, a jak wynika z późniejszego oglądu sytuacji, nieuczestnictwo w tych czynnościach, w których nie uczestniczyli, absolutnie nie miało wpływu negatywnego na tok postępowania. Do dzisiaj komunikat jest, zachęcam do jego przeczytania. To jest odpowiedź na pytanie dziennikarza, w jakich czynnościach uczestniczyliście, a w jakich nie uczestniczyliście i dlaczego. Tak naprawdę pełnej odpowiedzi na pytanie, w jakich czynnościach prokuratorzy nie uczestniczyli w kontekście sekcji i oględzin zwłok, udzielił pan prokurator generalny właśnie we wrześniu 2012 roku, mówiąc o tym, że po prostu nie odleciał jakiś samolot z przyczyn niezależnych od prokuratury. Oczywiście powstaje pytanie, czy komfortowy lot samolotem to jedyna możliwość zapewnienia udziału polskich funkcjonariuszy przy wypadku śmiertelnym prezydenta i elity politycznej i wojskowej na terenie obcego mocarstwa? Czy nie istniała inna możliwość przetransportowania tych ludzi? Chcę też Państwu powiedzieć, że jest rzeczą oczywistą, że lotnisko Siewiernej tego dnia pracowało pełną parą i do Moskwy przewożone były ciała i latały samoloty. Proszę Państwa, jeżeli prokuratorzy polscy nie dojechali na czynności, które według informacji strony rosyjskiej zakończyły się tak naprawdę 11 kwietnia w godzinach popołudniowych, powstaje oczywiście pytanie o reakcję strony polskiej. To zawiadomienie, które zostało wywiedzione wokół którego toczy się postępowanie karne przed prokuraturą wojskową w Poznaniu, składa się z zachęcenia prokuratora, który prowadzi to śledztwo, do rozpoznania dwóch stanów faktycznych. Po pierwsze, czy w trybie tego porozumienia, które Państwo na prezentacji widzieliście, z 10 na 11 kwietnia, zawartego z udziałem dwóch polskich prokuratorów i prokuratorów rosyjskich, a dającego w moim przekonaniu możliwość carte blanche w zakresie wnioskowania i udziału we wszystkich czynnościach śledczych, złożono, a jeżeli nie złożono, to dlaczego nie złożono? Jeżeli złożono i nie został wniosek rozpoznany prawidłowo, albo został oddalony przez Rosjan, odpowiedź na to pytanie dotyczy kwestii sekcyjnych. Krótko mówiąc, czy ci, którzy mogli wnosić o to, żeby być przy sekcjach, wnosili o to? Jeżeli ta okoliczność okazała się obiektywnie niemożliwa, jakie wykonali czynności,
czynności w zakresie poinformowania o tym tych prokuratorów, którzy byli w Polsce. Proszę Państwa, wniosek o wykonanie pomocy prawnej w zakresie sekcji oględzin zwłok został wysłany do prokuratury generalnej, do Departamentu Zagranicznego przez Wojskową Prokuraturę Okręgową już 10 kwietnia. Z jednej strony wskazuje to na daleko idącą priorytetowość tej kwestii. Z drugiej strony należy zadać sobie pytanie. Po pomoc prawną sięga się wówczas, kiedy nie można wykonać pewnych czynności na terenie naszego kraju i antycypuje się, że ich wykonanie nie będzie możliwe w przyszłości. Powstaje pytanie, czy wysłanie tego wniosku już 10 kwietnia jest zasługującą na aprobatę i nagrodę szybkością działania aparatu prokuratury, czy też jest z góry założeniem i odzwierciedla założenie, że w Polsce te czynności wykonane nie będą. Mówimy o 10 kwietnia. To jest kilka godzin po tym, jak Państwo wszyscy dowiadujecie się, że doszło do katastrofy, że nie żyje prezydent, że nie żyją wasi bliscy. Ktoś już decyduje i wysyła wniosek. Proszę to zrobić w trybie pomocy prawnej. Oczywiście wiele śledztw jest prowadzonych w trybie pomocy prawnej i wiele śledztw nigdy nie uzyskałoby odpowiedzi na kluczowe pytania, gdyby nie ta pomoc prawna. Przy czym, tak jak mówię, ma to jednak charakter szczególny. Szczególny o tyle, że po pomoc prawną sięgamy wówczas, kiedy wiemy, że nie zrobimy tych czynności w Polsce. To, że ciała ofiar wrócą do Polski, w moim przekonaniu nigdy nie budziło, czy mają wrócić do Polski, nigdy nie budziło wątpliwości. Dlaczego zatem prokuratura wykonała ten ruch już 10 kwietnia? Ja nie potępiam tego działania. Uważam, że należy je tłumaczyć i chciałbym, żeby tak było. Zabezpieczeniem także i tej czynności. Powstaje jednak pytanie, jak kwestia zapatrywania się przez polską prokuraturę na zrobienie sekcji zwłok przez Rosjan powinna wyglądać w sytuacji, kiedy już po następnego dnia wiemy, że Rosjanie te sekcje zakończyli, a polscy prokuratorzy na nie nie dojechali. My o tym nie wiemy. My, opinia publiczna, my rodziny, my pełnomocnicy. Ale wiedzą o tym prokuratorzy. Zwłaszcza ci, którzy nie dojechali, zwłaszcza ci, którzy wiedzą, że ich podwładni nie dojechali, czy też powinni byli wiedzieć. Wówczas ten wniosek o pomoc prawną powinien mieć charakter wyłącznie wniosku, w moim przekonaniu, subsydiarnego. Oczywiście nie było powodu, żeby ani go wycofywać, ani żeby żądać od Rosjan zwolnienia tych czynności. Proszę Państwa, był natomiast powód do tego, żeby po myśli obowiązującego w Polsce artykułu 209 Kodeksu Postępowania Karnego wobec braku jakiejkolwiek sensownej przesłanki do stwierdzenia przyczyny zgonu ofiar katastrofy smoleńskiej, a takowych przesłanek w kwietniu 2010 roku po prostu nikt nie miał i mieć nie mógł, w szczególności nie mogli mieć jej polscy prokuratorzy, którzy pierwsze materiały z Rosji pozyskali w lipcu 2010 roku. Do lipca 2010 roku prokuratorzy prowadzący śledztwo, ci wskazywani przez prokuratora generalnego i szefostwo Naczelnej Prokuratury Wojskowej jako jedynych odpowiedzialnych za ustalenia śledztwa smoleńskiego, nie mieli szansy posiadania jakiejkolwiek wiedzy, jaka może być przyczyna katastrofy smoleńskiej. Nie mogli zatem nie dopuścić dowodu w trybie artykułu 209 Kodeksu Postępowania Karnego, twierdząc, że nie ma podstaw do kwestionowania tego, z jakich przyczyn doszło do zgonów. Kodeks jest tutaj bezwzględny i można oczywiście próbować jeszcze tłumaczyć to złożonym wnioskiem o pomoc prawną. Ale proszę Państwa, są dwa powody, dla których ten wniosek nie może zdejmować odium niewykonania tych czynności we własnym zakresie w Polsce po sprowadzeniu ciał ofiar katastrofy do kraju. Po pierwsze, wniosek ten dotarł poprawiony, uzupełniony o błędy formalne, jakie posiadał, do strony rosyjskiej i został przez nią przyjęty w dniu 13 kwietnia 2010 roku, a więc dwie doby po tym, jak Rosjanie zakończyli proces sekcyjny ciał ofiar katastrofy smoleńskiej.
nie było już sekcji. Nie było więc podstaw do tego, żeby wykonywać dla Polski jakiekolwiek czynności w drodze tak zwanej pomocy prawnej. Krótko. W drodze pomocy prawnej polska prokuratura na skutek wniosku doręczonego stronie rosyjskiej po poprawkach w dniu 13 kwietnia 2010 roku miała prawo oczekiwać protokołów sekcyjnych wykonanych przez państwo rosyjskie, przez funkcjonariuszy państwa rosyjskiego na potrzeby śledztwa rosyjskiego, nie na potrzeby śledztwa polskiego i prokuratury polskiej. Po prostu z formalnego punktu widzenia Rosjanie o takim śledztwie mogli nawet nie wiedzieć, bo wniosek w tym trybie wpłynął do nich 13 kwietnia, a 11 kwietnia zostały zakończone czynności. Zatem w drodze pomocy prawnej polska prokuratura pozyskała protokoły czynności wykonanych przez państwo obce. I tutaj powstaje jeszcze następne zagadnienie. Czy można było w kontekście katastrofy smoleńskiej i wiedzy na 10 kwietnia 2010 roku? Ja przypominam, pogrzeb świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego miał miejsce 18 kwietnia. Pomiędzy 10 a 18 kwietnia, a więc momentem, od którego zaczynają się pogrzeby ofiar katastrofy, nie macie państwo, nie ma opinia publiczna i nie ma także prokuratura, bo nie ma skąd mieć żadnych informacji na temat wykluczania bądź wskazania poszczególnych wersji śledczych. To, że później prokuratorzy ustami swoich rzeczników czy oficjeli, prokuratura kwestionowała pewnego rodzaju wersje śledcze, można oceniać w różny sposób. Kwestionowanie tych wersji śledczych sprowadza się do wskazania szeregu ekspertyz. Proszę rzucić okiem na stronę internetową Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Pierwsza ekspertyza, jaką prokuratura pozyskuje, ma datę 18 bodaj czerwca 2010 roku. My mówimy o kwietniu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, bo w kwietniu należało te czynności przeprowadzać we własnym zakresie, choćby z tego powodu, że nie istniał żaden powód. Nie istniał w kwietniu, o tym mówię. Nie wiem, czy istnieje dzisiaj, ale w kwietniu nie istniał i z formalnego powodu nie mógł istnieć żaden powód, dla którego prokuratura mogłaby przyjąć, że upadek Tu-154 na lotnisko Siewiernej nie jest działaniem służb państwa, które bada tą katastrofę dla tej prokuratury. W kwietniu nikt nie miał prawa takiej możliwości wykluczyć. Nie miał prawa wykluczyć tego polski prokurator, nie miało prawa tego wykluczyć polski aparat administracyjny i polska racja stanu po prostu tego wymagała. I to jest tak naprawdę pytanie o ciężar gatunkowy tego zaniechania. Zawiadomienie zostało złożone na skutek między innymi lekceważenia prokuratury w zakresie wniosków dowodowych o przesłuchanie ówczesnego naczelnego prokuratora wojskowego i prokuratora okręgowego w Warszawie na okoliczność tych samych pytań, które kiedyś zadał redaktor Gmyz. Trzykrotnie były składane wnioski, żeby panowie Szeląg i Parulski odpowiedzieli w śledztwie, jakie czynności zostały podjęte. Jeśli nie zostały podjęte, to dlaczego? Była antycypowana przez pełnomocników i taka sytuacja, że panowie złożyli takie wnioski, a Rosjanie ich nie uwzględnili albo utrudnili ich wykonanie. W moim przekonaniu miało to istotne znaczenie dla ustaleń śledztwa. Niestety żaden z trzech wniosków o przesłuchanie pułkownika Szeląga i generała Parulskiego nie został w śledztwie smoleńskim dopuszczony. Następnie mieliśmy do czynienia z sytuacją dokonywania przez prokuraturę trzech ekshumacji i potwierdzenia, że ciała, czy sześciu ekshumacji i dokonania i stwierdzenia przez prokuraturę, że ciała sześciu ofiar nie spoczywały we właściwych grobach. Nie było, proszę państwa, na co czekać. Stąd zawiadomienie, bo ewidentnie zostało utrudnione postępowanie karne i ewidentnie w moim przekonaniu nie wykonano obowiązków właściwych dla prokuratora, obowiązków nakazanych przepisami kodeksu postępowania karnego. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu tę sprawę będzie badała, wskazała wszystkich ujawnionych pokrzywdzonych w śledztwie Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie jako pokrzywdzonych w tamtej sprawie z jednego powodu. Wszyscy państwo, którzy są ujawnionymi stronami śledztwa warszawskiego,
jesteście potencjalnie narażonymi na szkodę przestępstwem dokonanym ewentualnie przez funkcjonariuszy publicznych, prokuratorów, którzy swojego czasu bądź nie przekazali do Polski wiedzy na ten temat, że uczestnictwo polskich prokuratorów w czynnościach wykonywanych na terenie Federacji Rosyjskiej nie zostało zapewnione, bądź mając taką wiedzę na terenie Polski, podjęli decyzję, aby mimo to nie podejmować czynności we własnym zakresie. Taka jest geneza, taki jest powód złożenia tego zawiadomienia. Mam nadzieję, że szczegółowe śledztwo, tu mogę powiedzieć, że naczelny prokurator wojskowy, pan pułkownik Artymiak, zadbał o to, aby zachować bezstronność tego śledztwa i zażądał delegacji z jednostki powszechnej prokuratury cywilnego prokuratora do prowadzenia tej sprawy. Mam nadzieję, że wnikliwe śledztwo wskaże, czy rzeczywiście doszło do popełnienia przestępstwa. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości, od razu mówię, ale wskaże na pewno osoby, które powinny ponieść konsekwencje. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję za to wyczerpujące przedstawienie nam zarówno genezy, jak i stanu tej sprawy w dniu dzisiejszym, a także punktujące potencjalne konsekwencje. Otwieram w tej sprawie może najpierw pytania, potem uzupełniające, jeżeli takie są, czy wyjaśniające, a potem dyskusję, ale jeżeli Państwo uznacie za stosowne najpierw sformułować swój pogląd, a potem pytać, no to myślę, że to są oba tryby dopuszczalne. Proszę bardzo. Bardzo proszę, Pani Beata Gosiewska. Szanowni Państwo, ja tylko chciałam przytoczyć odpowiedź na moje pismo w trybie informacji publicznej do MSZ-u, do pana ministra Sikorskiego, który opowiada, jakie to on poczynania przytoczył. Odpowiedź jest 29 maja 2012 roku, gdzie pan minister, a raczej w jego imieniu jego urzędniczka, odpowiada na pytanie, jakie działania podjął. Tutaj były zapytania skierowane do pana premiera Donalda Tuska, do MSZ-u i do pana prezydenta. Jakie działania podjął, aby wrak i czarne skrzynki wróciły do Polski? No, oczywiście pan minister poucza nas, że w trybie informacji publicznej nie udostępni nam tych dokumentów, bo jedynymi, które przekazywał do Rosji, były to wnioski prokuratury o pomoc prawną. Innych działań pan minister nie wskazał. Oczywiście pan premier również nie przekazał nam treści żadnych pism, powołując się na rozmowy ustne. Pan prezydent podobnie, również tutaj urzędnicy kancelarii prezydenta przytaczali jakieś wypowiedzi pana prezydenta udzielane w wywiadach, co jest naprawdę niepoważne. I tak przedstawiały się działania polskiego rządu odnośnie zwrotu wraku i czarnych skrzynek. Ja po raz kolejny chciałabym tylko przypomnieć, że i wrak, i czarne skrzynki przebywają na terenie Federacji Rosyjskiej za zgodą polskiego rządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zanim przejdziemy do dalszej kwestii, tylko chciałbym troszeczkę skorygować, oczywiście nie panią senator, bo nie ma do tego żadnych podstaw, wręcz odwrotnie, tylko odpowiedź zreferowaną przez panią, pana ministra Sikorskiego. Nie jest prawdą, że pan minister Sikorski nie podejmował żadnych innych czynności w tej sprawie. Jego ministerstwo, a dokładniej pan minister Najder, parafował porozumienie zawarte 31 maja przez ministra Millera z ministrem transportu Federacji Rosyjskiej o tym, że czarne skrzynki pozostaną
do końca postępowania sądowego w Rosji. W związku z tym on podejmował inne działania. Nie wiem, dlaczego próbował je ukryć przed panią senator. Uważam, że to jest w pewnym sensie chwalebne, bo wynikiem pewno wstydu jest oszustwa. Pan minister wstydził się oszustwa i w związku z tym próbował ukryć tę swoją wiekopomną zasługę, jaką jest danie Rosjanom carte blanche na posługiwanie się swoim autorytetem i autorytetem państwa polskiego przy przetrzymywaniu tych materiałów. Tak. Panie przewodniczący, ja tylko zreferowałam odpowiedź, a pytanie brzmiało, jakie czynności podjął, aby czarne skrzynki i wrak wróciły. Rozumiem, że to, zresztą to, co ja powiedziałam, to nie była czynność mająca na celu szybki powrót wraku i czarnych skrzynek. W związku z tym nie zostało to zawarte w tej odpowiedzi. Miała na celu uniemożliwienie tego, więc to... Przepraszam, to taka... Proszę Państwa, jeżeli nie ma innych kwestii, to na razie, to ja chcę, to oddam oczywiście głos pani minister, bardzo proszę. Pani minister Fotyga. Ja chciałam przypomnieć tylko jeszcze posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych, które odbyło się na wniosek grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości i które miało na celu wysłuchanie przedstawicieli MSZ-u w kwestii działań tego resortu tuż po katastrofie smoleńskiej. Konkretnie chodziło przede wszystkim o sprawę identyfikacji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej, ale posłowie zadawali pytania szerzej. Chcę powiedzieć, że część z urzędników na już właściwie pod koniec zadane przeze mnie pytanie o to, jak długo ciało po zidentyfikowaniu już ciało świętej pamięci prezydenta leżało bez jakiejkolwiek polskiej opieki. Przedstawiciele MSZ-u odpowiedzieli, że od godziny mniej więcej 5 rano do mniej więcej 12 w południe. W kontekście tego, co się działo w internecie, jak ujawniane były zdjęcia, ta informacja była oczywiście, jak wszystkie inne dotyczące Smoleńska, wstrząsająca. Bardzo dziękuję. Ja w związku z... Tak, w nawiązaniu do tego, o czym pani minister mówiła, chcę powiedzieć, że na skutek tutaj działań zespołu prokuratura okręgowa Warszawa Praga podjęła to śledztwo i toczy się śledztwo w tej sprawie oburzającej i też mam nadzieję, że ustalenia w tej sprawie będą przynajmniej satysfakcjonujące w ten sposób, że ograniczone zostaną dalsze wycieki, bo tutaj prokuratura dba o to, żeby każdorazowy sygnał o tym, że taka sytuacja ujawniania kolejnych zdjęć w internecie ma miejsce, żeby kończyła się wystąpieniem do strony właściwej ze względu na pochodzenie serwera i utrudnianiu dalszej kolportacji tych zdjęć. Ale tak jak mówię, zespół zawiadomił o tym działaniu, o którym mówiła pani minister, prokuraturę. Prokuratura postępowanie na szczęście wszczęła. Dziękuję za tę informację. Rzeczywiście nie wiedziałem, że zostało wszczęte postępowanie przez prokuraturę, ale nie ukrywam, że mam wrażenie, że to postępowanie nie jest związane z żadną aktywnością właśnie na arenie międzynarodowej, dlatego że nadal jesteśmy szokowani informacjami i faktami ze strony tegoż samego człowieka, który nadal upowszechnia różnorodne materiały mające tę funkcję właśnie prowokacyjną, taką defamacyjną. Rozumiem, dziękuję bardzo. Ja mam do tego kluczowego referatu pana mecenasa Pszczółkowskiego kilka kwestii będących bądź uzupełnieniami, bądź pytaniami lub też łącznie. Po pierwsze, pan prokurator generalny podczas posiedzenia Sejmu pod koniec ubiegłego roku twierdził, powtarzał to także w szeregu wypowiedziach medialnych, publicznych, że
że sekcje zwłok w Rosji zostały zrealizowane w trybie polskiej pomocy prawnej. Otóż mam wrażenie, że to jest przejęzyczenie ze strony pana prokuratora, ponieważ tak jak pan wywiódł trafnie, w sposób skuteczny ten wniosek dotarł wtedy, kiedy już sekcje zwłok zostały zrobione, więc nie mogły być zrobione w trybie, który jeszcze nie został uruchomiony wtedy, kiedy ta czynność została dokonana. Jeżeli się mylę, to proszę mnie sprostować, ale mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z znowu urzędnicy pana prokuratora wprowadzili go w błąd, fałszywie mu przedstawiając, jak sądzę, przebieg wydarzeń, bo jest to jedyne, co mogę sobie wyobrazić, żeby mógł powiedzieć prokurator generalny na posiedzeniu Sejmu. No, tylko taki przebieg wydarzeń mógł być, bo przecież nie jest możliwe, żeby prokurator generalny okłamywał Sejm. No, to nie jest po prostu moim zdaniem możliwe. Taka rzeczywistość nie może istnieć w państwie polskim bez względu na to, czy u jego fundamentów jest umowa okrągłego stołu, czy są jakiekolwiek inne czynności. Taka sytuacja, w której prokurator generalny okłamuje najwyższe ciało ustawodawcze, nie jest dopuszczalna moim zdaniem, więc może być to tylko błąd wynikający z niechlujstwa jego urzędników. Druga sprawa jest następująca. Tak się złożyło, że miałem możliwość zapoznania się z tym wnioskiem z 10 kwietnia, o którym pan mecenas mówił. I pan mecenas na pewno też go zna i nie sądzę, żeby było specjalną tajemnicą państwową, jeżeli powiem, że on jest pod tym względem dosyć szczególny. Mianowicie on mówi rzeczywiście o otwarciu ciał, ale nie formułuje żadnych wniosków szczegółowych co do okoliczności, na które powinno być przeprowadzone to otwarcie ciał. A mówiąc krótko, nie formułuje żadnych hipotez, nawet wariantowych, które by charakteryzowały okoliczności, jakie należy przy pomocy tej czynności zbadać, potwierdzić bądź im zaprzeczyć. Ja nie wiem, jaka jest praktyka w tej mierze. Być może takie ogólnikowe sformułowanie wystarczy, to jest niewykluczone, ale wydaje mi się, że pomoc prawna jest tego typu czynnością, która wtedy, kiedy na przykład ma na celu przesłuchanie danej osoby, to nie polega na tym, iż pisze się do prokuratury, a takie wnioski o pomoc prawną czytałem, sztokholmskiej, żeby przesłuchała Baraninę na okoliczność jego przestępczej działalności. Nie. Są podane konkretne pytania, które urzędnicy policji czy prokuratury sztokholmskiej odczytują po przetłumaczeniu na język szwedzki, zadając w imieniu państwa polskiego te pytania w ramach pomocy prawnej. Czyli krótko mówiąc, pomoc prawna jest czynnością, którą inny organ innego państwa wykonuje zastępczo w imieniu państwa, które o pomoc prawną się zwraca. A więc musi mieć szczegółową, jak się wydaje, wydawałoby. Powtarzam, nie jestem prawnikiem, być może ten wywód nie jest kompetentny, dlatego pytam pana mecenasa. Wydawałoby się, że powinien mieć sformułowaną jakąś dyrektywę, najogólniejszą, ale jakąś wariantową dyrektywę do tych działań. Druga kwestia jest następująca, panie mecenasie. Zawiesiłbym znak zapytania nad pana stwierdzeniem co do tego, ale szczególne oczywiście, co do tego, czy polscy prokuratorzy nie mieli wskazówek co do tego, jakie były okoliczności tragedii smoleńskiej. Moim zdaniem nie tylko mieli, ale nawet je zaakceptowali. Zaakceptowali je właśnie w porozumieniu z 10 kwietnia, z przełomu 10 na 11 kwietnia 2010 roku, gdzie prokurator Bastrykin odczytał im, jakie przyczyny mają być brane pod uwagę. I wśród tych przyczyn była awaria, wśród tych przyczyn było złe wyposażenie samolotu i wśród tych przyczyn był wybity na czoło błąd pilotów. Były trzy przyczyny przytoczone i koniec, i żadnych innych. I oni ten komunikat zaakceptowali. W związku z tym, znowu,
Pytanie do pana. Czy w tej sytuacji, w której są podejmowane takie czynności, powtarzam, porozumieniu się i odbyciu narady z panem ministrem Kwiatkowskim, bo przecież narada z panem ministrem Kwiatkowskim, jak wiemy z komunikatu papowskiego, była wcześniej i miała charakter instruktażu co do zachowania się, instruktażu bezprawnego w świetle ówczesnych regulacji prawnych, które daje prokuraturze absolutną swobodę, no ale instruktażu, który faktycznie miał miejsce. Czy w tej sytuacji nie należy przyjąć do wiadomości, że w tym momencie już instrukcja polityczna rozstrzygała, jaki punkt, jaki kierunek tego śledztwa będzie przez polską stronę realizowany i on nie zakładał otwarcia zwłok przez polskich prokuratorów, ponieważ zakładał oddanie wszystkiego stronie rosyjskiej i po dzień dzisiejszy z tym wyłomem, który panu się udało wykonać, miejmy nadzieję, że skutecznie, jest bardzo precyzyjnie realizowany, włącznie z takim zachowaniem prokuratorów, którzy mają stwierdzone ad oculos kilkaset śladów materiału wybuchowego i mówią, że ich nie widzą. Mówią, że tak, tak, tam jest napisane, że to jest trotyl, ale my nie widzimy, że to jest trotyl. Trotyl od dzisiaj będzie znaczyło tylko nie trotyl. I już. I koniec, prawda? Znaczy, to jest nowość moim zdaniem, nawet w doświadczeniu polskim z okresu komunistycznego. Zupełnie, zupełna nowość. Ale to jest pytanie. Może się mylę, może to porozumienie z 10-11 kwietnia nie ma takich, znaczy nie należy wyciągać z niego takich konsekwencji. To proszę potraktować jako pytanie. Następna kwestia. No jednak przynajmniej dwóch prokuratorów, a mam wrażenie, że było ich więcej, a 10 kwietnia wieczorem i nocą w Smoleńsku było. W związku z tym przynajmniej jeden z nich mógł do Moskwy wraz z ciałami pojechać. To nie jest tak, że tylko awaria ewentualna samolotu, która sprawiła, że większa grupa prokuratorów nie dotarła, jakby nie mogli drugim samolotem ruszyć, prawda? Bo państwo polskie nie dysponuje więcej niż jednym samolotem. No ale powiedzmy, że nie dysponuje, że rząd Donalda Tuska doprowadził do takiej sytuacji, że państwo polskie nie dysponuje więcej niż jednym samolotem wtedy, kiedy chodzi o śmierć prezydenta Rzeczypospolitej i całej elity państwowej. To byli na miejscu prokuratorzy. I czy nie jest tak, panie mecenasie, że jeden z nich miał obowiązek, dysponując porozumieniem z 10 na 11 kwietnia, które dawało mu prawo dostępu do wszystkich czynności podejmowanych przez stronę rosyjską, nie miał obowiązek pojechać, przynajmniej jeden, ze stroną z Rosjanami, jeżeli w ogóle zgodzono się na ten tryb, że natychmiast ciała są zabierane do Moskwy, co jest dyskusyjnym problemem dalece. No ale jeżeli już się zgodzono, czy nie powinien pojechać. I jeżeli można, to są te refleksje i pytania, gdybym mógł prosić o ich objaśnienie, bo powtarzam, one budzą we mnie wiele wątpliwości. Szanowni Państwo, prokuratorów w Smoleńsku było trzech, nie tylko dwóch. I oczywiście odpowiedź na to pytanie jawi się jako odpowiedź oczywista. Gdyby była wola i przy założeniu, że przepływ informacji jest właściwy, tak? To znaczy prokuratorzy będący w Smoleńsku mają wiedzę o tym, że ich polscy koledzy, którzy mieli jechać do Moskwy, nie pojechali. No to automatycznie sensowność zarządzania takim przedsięwzięciem jak badanie tej katastrofy powinno polegać na tym, że jednego z nich, tak jak pan minister powiedział, deleguje się natychmiast do tych czynności. No to są pytania, na które nie udało się uzyskać w toku śledztwa smoleńskiego odpowiedzi od dwóch sygnatariuszy porozumienia z 10-11 ze strony polskiej, panów pułkownika Szelonga i pana generała Parulskiego. Oczywiście ja informując prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, a następnie składając w tej sprawie wnioski dowodowe, dokładnie taką ewentualność sygnalizuję, dlatego twierdzę, że do przestępstwa mogło dojść w dwóch miejscach. Ja wcale nie jestem przekonany, czy na pewno doszło do przestępstwa w Polsce, dlatego że polscy prokuratorzy nie wydali jakiegoś zarządzenia i nie przeprowadzili jakichś czynności, tylko być może doszło do niego na terenie Rosji, dlatego że mając pełną paletę możliwości, nie uczestniczyliśmy w czynnościach, w których mogliśmy uczestniczyć.
To jest ocena prokuratury. Niech prokurator zbada materiał dowodowy i niech w tym materiale dowodowym pełna odpowiedź na pytanie pana przewodniczącego. Dlaczego ten jeden nie pojechał, czy dwóch nie pojechało w sytuacji, w której wiedzieli, czy też powinni wiedzieć, że polscy koledzy nie dolecieli do Moskwy tym samolotem, który nie wyleciał z przyczyn czy to technicznych, czy leżących po stronie, bo ja z tego co pamiętam, pan prokurator generalny mówił coś o możliwościach lotniska. Proszę państwa, kwestia... Lotniska polskiego czy rosyjskiego? Rosyjskiego. Rosyjskiego? Ja czy Moskwa nie przyjmowała? Tak, ja tak odebrałem tę informację. Tam jest kilka lotnisk, ale, całkiem dużych. Ale... Kwestia związana z... U nas jest tylko modli. Kwestia z pytanie, związana z pytaniem o wniosek o pomoc prawną. Proszę państwa, świat prawniczy jest skomplikowany i sformalizowany, a międzynarodowy świat prawniczy, o czym tu mnie pewnie wesprze pani minister, jest jeszcze bardziej sformalizowany. I naprawdę trudno będzie nawet przy dużej dozie uroku prawniczego komukolwiek wytłumaczyć, że wniosek złożony czy przyjęty przez drugą stronę 13 mógł skutecznie w obrocie międzynarodowym skutkować wykonywaniem na potrzeby państwa wzywającego już w dniu 11 pewnych czynności. No jest to w moim przekonaniu teza dość absurdalna. Skoro Rosja przyjęła wniosek uzupełniony o nazwiska, bo taki mankament miał ten złożony w dniu wykonany 10, a doręczony 11. Dopiero 13 kwietnia, a zakończyła badanie sekcyjne ciał ofiar katastrofy smoleńskiej już 11 kwietnia, to nie działała na wniosek strony polskiej, nie działała dla strony polskiej. W moim przekonaniu, z punktu widzenia prawniczego, jedyne co można powiedzieć, to to, co uprzednio powiedziałem. W drodze tego wniosku Rosjanie przekazali polskiej prokuraturze protokoły wykonane na potrzeby rosyjskiego śledztwa przez rosyjskich funkcjonariuszy i nie mające żadnego związku z działaniem na rzecz śledztwa polskiego. Jeśli chodzi o kwestię szczegółowości tego wniosku, tutaj są dwie kwestie. Oczywiście wniosek był pisany, to jest to, o czym ja wcześniej starałem się powiedzieć. Ja chcę przyjąć, że ten wniosek był pisany, żeby był jak najszybciej zrobiony, żeby zabezpieczyć potrzeby w zakresie tego obrotu międzynarodowego. Oczywiście ja się całkowicie zgadzam z uwagą pana przewodniczącego, że teza mogłaby być szersza. Można też przyjąć i chciałbym takie założenie przyjąć, że ten wniosek został tak napisany otwarcie, szeroko, bo autor jego nigdy nie zakładał, że te czynności nie będą bardzo szczegółowo i wielowątkowo powielone natychmiast, jak ciała ofiar wrócą do Polski, przez polską prokuraturę bez żadnych pomocy prawnych i bez żadnego zaangażowania obcego państwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani poseł Wiśniewska, potem jeszcze raz pani minister Fotyga i pani Beata. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. My dyskutujemy o procedurach prawnych. Ja chciałabym przy tej okazji powiadomić państwa o tym, że złożyłam do premiera Tuska interpelację w sprawie wyboru drogi prawnej do badania przyczyn katastrofy smoleńskiej w związku z tym, że nie uzyskałam odpowiedzi na pytania w tej sprawie zgłoszone na posiedzeniu 19 stycznia 2011 roku. Postanowiłam te same pytania zadać w formie pisemnej. I to były pytania następujące. Czy Rada Ministrów po 10 kwietnia zajmowała się na jakim posiedzeniu wyborem drogi prawnej w sprawie badania przyczyn katastrofy? Jeśli nie, to w jakim gremium zapadła decyzja o wyborze drogi prawnej? To jest niezwykle istotne dla badania, dla ustalenia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Jakimi przesłankami kierowano się, wybierając drogę prawną? Kolejne pytanie. Czy przed lotem z 10 kwietnia podjęto następujące czynności? Przeprowadzono lot próbny, zabezpieczono łączność. Czy lot był monitorowany przez odpowiednie polskie służby? Ilu funkcjonariuszy BOR zabezpieczało lotnisko w Smoleńsku? My oczywiście już wiemy, że żaden. Czy była różnica w organizacji wizyt i jakie systemy nawigacyjne były na lotnisku? Szanowni państwo, pragnę nasz zespół poinformować, że na interpelację odpowiedziano 17 grudnia.
W związku z upoważnieniem przez prezesa Rady Ministrów, czyli pan premier Tusk, nie potrafił na te pytania odpowiedzieć. Interpelacja była do niego kierowana. Przekierował te interpelacje i te ważne pytania, podstawowe, kluczowe dla wyjaśnienia sposobu wyboru drogi prawnej, której konsekwencją jest to, że mija kolejny rok i rząd praktycznie nie podejmuje żadnych działań zbliżających nas do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Proszę Państwa, prezes Rady Ministrów, czyli Donald Tusk, kieruje i wzywa do udzielenia mi odpowiedzi na te pytania ministra obrony narodowej. W imieniu ministra obrony narodowej odpowiada wiceminister pan Mroczek, który pisze, pozwolę sobie zacytować, bo to jest kuriozum. Ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych informacji zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu prolongaty na udzielenie odpowiedzi. Następnie po raz kolejny proszę o wydłużenie terminu udzielenia odpowiedzi. Czyli już dwukrotnie minister obrony narodowej prosi o wydłużenie terminu odpowiedzi, bo musi zebrać informacje. Czyli po 3 latach od katastrofy smoleńskiej panowie nie wiedzą, na podstawie czego, w jaki sposób, kto podjął decyzję o ustaleniu takiego sposobu wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Bawią się w przerzucanie z resortu do resortu, szukanie kogoś, kto napisze jakąś odpowiedź. Zobowiązuje się pani przewodniczący, że jak wreszcie dostanę jakąkolwiek odpowiedź na te pytania, przekażę panu przewodniczącemu. Myślę, że warto pokazać, obnażyć ten rząd, który na podstawowe pytania nie potrafi odpowiedzieć. Dziękuję. Panie pośle, czy mam jakiś termin nowy? Czy jest jakiś nowy termin? Ostatni jest, bo było z 30 listopada, a potem była odpowiedź, prośba o kolejną prolongatę z 17 grudnia. Czyli ustawowo możemy się spodziewać, że w tym miesiącu będzie kolejna odpowiedź. Tak. Prośba o następną prolongatę. Tak, bardzo proszę, tylko wpadkowo pan minister Duda. Proszę, dodam tylko jedno zdanie, bo z racji moich dawnych uwarunkowań polityczno, że tak powiem, zawodowych. Kiedyś w latach 2006-2007 między innymi zajmowałem się sprawami międzynarodowymi w Ministerstwie Sprawiedliwości i zadałem takie nieformalne pytanie moim kolegom, współpracownikom z tych dawnych lat, którzy tam jeszcze cały czas są, czy w dniu 10 kwietnia, czy później pan premier Donald Tusk albo ktokolwiek z jego otoczenia pytał tych bardzo dobrych prawników od prawa międzynarodowego o tą sprawę i o konsultacje w kwestii wyboru podstaw prawnych wyjaśniania tragedii smoleńskiej, badania przyczyn tragedii smoleńskiej. Nie było, nikt w tym nie uczestniczył. Nikt 10 kwietnia absolutnie nie był proszony o żadną konsultację w tej sprawie. Bardzo dziękuję. To rzeczywiście przyczynek tyleż ważny, co wstrząsający zupełnie. Widać, pan Donald Tusk ma inne zespoły, których pan po prostu nie zna. No, tyle. Albo ma wiedzę sam z siebie. Pani minister Fotyga. Dziękuję bardzo. Pan premier Donald Tusk ma również Departament Prawno-Traktatowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale z tego, co mi wiadomo, też nie sięgano akurat do tego, moim zdaniem, dość kompetentnego źródła informacji. Ale mam pytanie do pana mecenasa Pszczółkowskiego. Ja zgadzam się, że przynajmniej powinniśmy założyć, że osoba czy zespół, który przygotowywał wniosek o pomoc prawną, mógł sądzić, że po przekazaniu ciał ofiar katastrofy smoleńskiej stronie polskiej nastąpią wszystkie zgodne z polskim prawem, wymagane przez polskie prawo, nie to, że zgodne, bo po prostu nie można było pochować, krótko mówiąc, zgodnie z polskim prawem ofiar katastrofy smoleńskiej bez stwierdzenia przyczyn zgonu.
Natomiast ja mam pytanie. Jeżeli wiemy o tym, że od samego początku, tuż po katastrofie, prowadzone były rozmowy, że podpisywane było nocne memorandum. Rzeczywiście jest tak i przyznaję, że trudno, żeby wniosek o pomoc prawną działał 11, skoro w sposób formalny został przyjęty przez stronę rosyjską 13 kwietnia. Strona polska, myślę, i tu pan minister Duda z całą pewnością potwierdzi, na pewno wie o tym świetnie Ministerstwo Sprawiedliwości, wie o tym świetnie MSZ i to właściwie każdy urzędnik MSZ-u i każdy wiceminister, minister Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że w takich razach strona rosyjska bywa niezwykle formalna, formalistyczna i że trzeba po prostu dopatrzyć, żeby te wnioski były bardzo skrupulatnie przygotowane. Pytanie brzmi, czy nie powinno wobec tego na bardzo wczesnym etapie uzgodnień również zostać zapisane w takim memorandum, że strona rosyjska nie podejmie czynności otwierania zwłok do momentu, póki nie będzie formalnych podstaw do tego, żeby uczestniczyli w tym, znaczy na pełnych prawach, we wszystkich czynnościach polscy prokuratorzy. No, substytutem był zapis tego. A substytutem zresztą było to porozumienie właśnie. Oni dali możliwość, a Polacy oni dali możliwość, mieliśmy cały szereg aktów międzynarodowych. Po prostu sądzę jednak, że było bardzo wiele zaniechań w tej sprawie. Tak jak powiedziałem, proszę bardzo, pan... odpowiedź na to pytanie, ona oczywiście jest złożona i dlatego to zawiadomienie o przestępstwie. No nie udało się uzyskać odpowiedzi na proste stosunkowo, wydaje się, pytanie dla uczestników tej narady, czy taka możliwość istniała, czy nie istniała, była poruszana, protokół obszernością swoją na kolana nie rzuca. Jest raczej zestawieniem tez, na pewno poprzedzonych jakąś dyskusją. Na pewno ta dyskusja byłaby atrakcyjna dla opinii publicznej i zawartość jej, a świadomość tego, co tam się działo, bardzo istotna z punktu widzenia oceny działań dalszych prokuratury. Bo, proszę Państwa, to wszystko, te odpowiedzi na Państwa pytania i odpowiedzi na nie, one się układają w pewną całość. Proszę zauważyć, jest szybki wniosek. Czy on powinien być szybki? Powinien być szybki i kompletny. Czy szybko daje się coś zrobić kompletnie? Może się nie daje. W związku z tym następnie mamy naradę. Narada kończy się takimi ustaleniami, że macie prawo, ale wiecie, że nie będziecie uczestniczyli. I na końcu tego wszystkiego powstaje to kluczowe pytanie. Skoro nie udało się A, B, C, obiektywnie, na skutek trudności, nikt nie wymaga, ja to podkreślam, od polskich prokuratorów waleczności na terenie państwa obcego. Jest oczywistym, że takie czynności prowadzi się bardzo specyficznie, w trudnych warunkach, pod olbrzymią presją. Ale to wszystko powinno warunkować, w moim przekonaniu, ten proces decyzyjny. No nie, tutaj spóźnił się wniosek o pomoc, spóźnili się do udziału koledzy. W wyniku tej nocnej narady nie udało się wskórać tego, o co pytała pani minister, czyli prolongatę rozpoczęcia tych czynności. Zatem komunikat do Polski powinien pójść prosty. Natychmiast proszę przygotować zespoły medyków sądowych. I taki komunikat nie poszedł i to jest odpowiedź na to pytanie. A gdzie jest praprzyczyna? I dlatego po latach będzie musiał prokurator dokonać weryfikacji zaniechań własnych kolegów właśnie w tym śledztwie. Pani senator Gosiewska. Ja tylko króciutko chciałam się odnieść do tego wniosku o pomoc prawną. Ja chciałabym poinformować Państwa o tym, że w dniu 19 marca 2012 roku w trakcie ekskumacji świętej pamięci mojego męża miałam tą bardzo nieprzyjemną rozmowę z panem prokuratorem Artymiakiem i z panem prokuratorem Szelongiem i w trakcie składania wniosku o to, aby do badań sekcyjnych dopuścić pana profesora Badena. I na mój zarzut, że prokuratura nie wykonała badań sekcyjnych w
w Warszawie po przylocie Trumien, ani nie uczestniczyła w Moskwie, panowie prokuratorzy zgodnie odpowiedzieli, czego pani oczekuje. Przecież my skierowaliśmy wniosek o pomoc prawną. My zrobiliśmy to, co do nas należało. Takie stanowisko jeszcze w marcu 2012 roku było szefów prokuratury wojskowej. Więc tutaj nie wiem, czy było to również jakby świadome działanie w kwietniu 2010 roku, czy też tylko obrona swoich wcześniejszych zaniedbań. Tego się nie dowiemy, ale tak, takie stanowisko panowie prokuratorzy przedstawili. W sposób ustny oczywiście. I druga kwestia odnośnie wykonania tych badań sekcyjnych 11 kwietnia. Rzeczywiście tak to jest wpisane w dokumentach rosyjskich, natomiast wiemy, że są świadkowie, członkowie rodzin, którzy po 11 kwietnia identyfikowali ciała swoich bliskich i na tych ciałach nie było śladów jakby sekcyjnych. I przy czym niektórzy ci członkowie są lekarzami, więc tutaj o pomyłkach nie możemy mówić. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo, tylko że to trochę strach powiedzieć, ale być może jest obowiązek. No, my nie wiemy, czy zostały przeprowadzone nawet w takim zakresie, jak to, co już znamy, badania sekcyjne w odniesieniu do wszystkich osób. Przecież tego po prostu nie wiem. Stan rzeczy jest pan, proszę bardzo, pan mecenas. Mamy prawo nie wiedzieć i dlatego wniosek w moim przekonaniu z tej dyskusji powinien być jednoznaczny. Zginęła elita narodu z prezydentem na czele na obcej ziemi. Oddano kluczowy dowód dla ustalenia przyczyny zgonu, przyczyny katastrofy państwu obcemu i to państwu obcemu, na terenie którego doszło do tego zdarzenia. Jest to w moim przekonaniu z punktu widzenia oceny dbania o rację stanu bezprecedensowe. Nie sądzę, żeby znalazł się pod jakąkolwiek szerokością geograficzną jakikolwiek inny kraj, który pozwoliłby na tego rodzaju zaniechanie. Stąd to zawiadomienie, proszę państwa. Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście istota rzeczy, wobec której problemu, wobec którego stanęliśmy. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa w tej kwestii jeszcze chciałby zabrać głos? To absolutnie bezsporne. Ja chciałem już tylko spytać, panie mecenasie, czy w pana wniosku jest także kwestia związana z pytaniem o to, dlaczego nie zrobiono sekcji zwłok wszystkich osób, które nie podlegały sekcji po powrocie do Polski? Czy ta sprawa jest także poruszana? To znaczy, ja w zawiadomieniu wskazałem dwie możliwości popełnienia działania przestępnego. Zaniechanie, mimo możliwości, którą wywodziłem z omówionego w dniu dzisiejszym porozumienia, no, z 10 na 11, uczestnictwa w czynnościach sekcji zwłok 95 ciał ofiar, bo proszę pamiętać o tym, że tutaj jest jeden wyjątek, to ciało pana prezydenta Kaczyńskiego, oraz wskazałem na ewentualną możliwość popełnienia przestępstwa w postaci niewykonania 96 czynności w postaci oględzin, sekcji i identyfikacji ciał w Polsce. Wydaje się, że teoretycznie jest możliwa i taka sytuacja, że oba te zachowania mogą nieść ze sobą ładunek przestępczy. Natomiast ja prokuratorowi wskazałem, że w moim przekonaniu jedno bądź drugie bądź obie ewentualności wchodzą w grę, a według mnie gdzieś na pewno w toku tych zaniechań istnieje ładunek taki, który pozwala na przedstawienie zarzutów, dlatego że któreś z tych zaniechań no skutkuje tym, że 2,5 roku po katastrofie prokuratura zmuszona jest rodzinom mówić, że doszło do zamiany ciał. Tutaj skutek niewymagany zresztą przez przepis, bo tutaj chodzi o kwestie związane z ważnym interesem prywatnym i szkodą. To już samo oczekiwanie przez wszystkie rodziny i ta niepewność 2,5-letnia w pozyskiwaniu dokumentów sekcyjnych. Przecież, proszę państwa, dokumenty sekcyjne nie spłynęły w lipcu. Wszystkie. To kilka sztuk. W sierpniu 2012 roku można powiedzieć, że zakończył się proces spływania dokumentacji sekcyjnej z Rosji. 2,5 roku po zdarzeniu. Już samo to, o
oczekiwanie przez rodziny na możliwości wglądu w te dokumenty moim zdaniem wyczerpuje znamiona z artykułu 231, który mówi o tym, że istotne jest narażenie istotnego interesu, czy działanie na szkodę istotnego interesu prywatnego. Oczywiście jest to ważny interes prywatny, żeby wiedzieć po 2,5 roku od zgonu osoby bliskiej, że leży w grobie, który się dla niej przygotował. To jest w moim przekonaniu rzecz oczywista. Panie mecenasie, jeszcze, jeżeli można, jeszcze jedna kwestia z tym związana. Czy według pana istnieją przesłanki do obaw, że z takimi zamianami możemy mieć jeszcze do czynienia? Czy możemy być pewni już, że to jest sprawa zakończona? Że jest tylko kwestia sekcji zwłok rozumiana jako sprawa, jako ustalenie przyczyny śmierci? Czy też możemy być narażeni jeszcze na sytuację niespodzianek? Szanowni Państwo, nie ziściła się przesłanka, o której mówił ówczesny naczelny prokurator wojskowy, mówiąc, że wszystkie badania będą zrobione. Oczekuje Wojskowa Prokuratura Okręgowa na końcowe badania genetyczne, mimo że mamy 2,5 roku po katastrofie. Ja tego nie rozumiem. Czyje badania genetyczne? Rosyjskie, Instytutu polskie? Instytutu Zena. A Instytut weryfikujące rosyjskie działania. Natomiast jest to odpowiedź roku, na tak? pytanie, czy już w toku samego śledztwa prokuratorskiego nie wyjdą okoliczności upoważniające prokuraturę do wykonania kolejnych sekcji z tak zwanego urzędu. Tak? Bo jeżeli ta opinia będzie ze sobą niosła pewnego rodzaju wnioski odpowiadające pozytywnie na obawę zgłoszoną przez pana przewodniczącego, to na pewno do takich zdarzeń dojdzie. Ja natomiast mogę powiedzieć jedno. W świetle tego zaniedbania, że w Polsce nie otwarto trumien, nie wykonano oględzin przy pomocy rodzin, bo proszę państwa, nie wszystkie rodziny do Moskwy zdecydowały się pojechać. W Polsce były wszystkie, prawie wszystkie. I do Polski deklarowały przyjazd wszystkie. Niewykonanie tego plus stwierdzenie, że co najmniej w przypadku 6 ciał ofiar doszło do czegoś, co można nazwać złym pochówkiem, wadliwością pochówka, pomyłką co do identyfikacji, ale doszło. To powoduje de facto, że nie można chyba obiektywnie i w sposób odpowiedzialny powiedzieć, że wyklucza się jakiekolwiek dalsze pomyłki. Nie ma żadnych przesłanek, żeby cokolwiek wykluczyć. Oczywiście pytanie jest, czy są przesłanki, żeby coś stwierdzić. No dopóki nie będzie opinii Instytutu Zena, takich przesłanek prokuratura nie będzie miała. Na dobrą sprawę pewność dałoby dopiero usanowanie tego zaniechania w postaci przeprowadzenia ekshumacji ciał ofiar, wszystkich ofiar katastrofy. To wtedy można będzie powiedzieć, że nie będzie istniało już ryzyko pomyłki. Do tej pory działania prokuratury i te 6 przypadków jednoznacznie wskazuje na to, że odpowiedź na pytanie, czy można czegoś być pewnym, no musi być odpowiedzią negatywną. Nie ma żadnych przesłanek upoważniających do tego, żeby powiedzieć, że na pewno w pozostałych przypadkach nie doszło do nieprawidłowego pochówku. Tutaj cytuję prokuraturę. Dziękuję. Ja przepraszam najmocniej państwa, ale ponieważ mamy pana mecenasa, są także niektóre rodziny, to stąd moje pytania czasami mogą się państwu wydać zbyt szczegółowe, ale chcę też o jeszcze jedną kwestię spytać. Mianowicie, jak państwo zapewne zauważyliście, mamy bardzo labilne wyjaśnianie publiczne przez prokuraturę, dlaczego doszło do badań ponad 2 lata na terenie Smoleńska wraku na okoliczność ewentualnych eksplozji, obecności materiałów wybuchowych. Wśród jednej z tych wypowiedzi była także taka, która odwoływała się do stanowiska biegłych, którzy uczestniczyli w sekcjach zwłok dokonywanych w Polsce i mieli takie stanowisko wyrazić, iż nie wydadzą ostatecznej opinii przed zbadaniem terenu katastrofy. Czy jest jakaś wiedza na ten temat, którą można publicznie powiedzieć, czy też jest to sprawa, która ma charakter bądź tajemnicy, bądź po prostu państwo nie wiecie na ten temat nic?
Czy taka wiedza jest możliwa do ewentualnego wskazania przez osoby, które miałyby dostęp do tych materiałów? Ja niestety do nich nie należę, dlatego że na ówczesnym etapie nie byłem pełnomocnikiem nikogo z bliskich ofiar ekshumowanych. Nie znam tych materiałów, nie jestem w stanie tutaj zająć żadnego stanowiska. Mogę natomiast powiedzieć, że nie jestem wolny od przekonania, że to działania zespołu parlamentarnego i oświadczenia o tym, że za oceanem wykonano badania przedmiotów i te przedmioty noszą cechy wskazujące na obecność materiałów wybuchowych, na pewno silnie oddziaływała tutaj na decyzje prokuratorskie, bo proszę zwrócić na uwagę na to, że to jest rzeczywiście ponad 2,5 roku od katastrofy, więc jakby czynność w świetle jeszcze oświadczeń władz prokuratury, że w ogóle pewne wątki to już dawno zostały wykluczone i nie ma żadnych podstaw do ich badania. Natomiast czy w procesie decyzyjnym brano pod uwagę te okoliczności, o których mówi pan minister, to tutaj ewentualne pytanie tylko do dysponentów tych dokumentów. Ja takiej wiedzy nie mam. Ja zadałem to pytanie także w świetle odmowy rodzinie pana księdza profesora Rumianka z badania ciała tym detektorem wykrywającym ślady materiałów wybuchowych. No to jest odmowa zupełnie kuriozalna, a i ona kieruje w stronę różnych, że tak powiem, ewentualności, prawda? Ta odmowa jest kuriozalna, ona się jednak daje prawniczo wytłumaczyć i myślę, że z takim tłumaczeniem kiedyś prokuratura do opinii publicznej wyjdzie. Wytłumaczenie jest następujące. Nie wykonuje się tych badań, bo prokuratura twierdzi, że badanie spektrometryczne to jeden z procesów skomplikowanych działań. Więc nie wykonuje się tych badań przesiewowych w sytuacji, w której natychmiast zostaną wykonane badania potwierdzające. Ale proszę zwrócić uwagę na ostatni komunikat pana prokuratora generalnego na stronie Naczelnej Prokuratury Generalnej. Jak ma się ta okoliczność wskazana w komunikacie powielonym z wystąpienia z RBN-u, gdzie pan prokurator wskazuje, jakże szybko spektrometryczne, złe, jak się później okazało, wskazania przez biegłych podczas oględzin o numerze 102 zostały natychmiast zweryfikowane ujemnie poprzez badanie właściwe. Ja powiem szczerze, że jestem zdumiony, że w komunikacie ta okoliczność się znalazła, dlatego że opinii społecznej kompletnie na pewno nie interesują oględziny tu o numerze 102. Natomiast skoro dało się tak szybko pokazać, jak spektrometry są omylne w wypadku tu 102, dlaczego do tej pory prokuratura i Centralne Laboratorium Kryminalistyki nie pokusiło się o to, aby uspokoić opinię publiczną już tak zupełnie i powiedzieć, że te badania także zostały przeprowadzone i okazało się, że po raz kolejny te urządzenia zawiodły. To jest w moim przekonaniu bardzo istotna kwestia. Natomiast wracając jeszcze do podstawowego pytania, oczywiście panie przewodniczący tutaj 100% racji. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani senator Gosiewska. Ja czytałam tą opinię i powiem tak, dziwią mnie niektóre wypowiedzi pana prokuratora Seremeta. To tak jakby na zamówienie polityczne rządu, takie uspokajanie i obrona. Przeczytałam, że w tych wszystkich badaniach nie stwierdzono działania fali termicznej, ciśnieniowej i materiałów wybuchowych. Powiem tak, nie ma ani słowa informacji w tej opinii dotyczącej takich badań. Powiem więcej. Próbki do badań pirotechnicznych, na obecność materiałów pirotechnicznych pobrano, ale oczywiście w opinii nie ma wyników badań. Prokuratorzy ustnie tłumaczą się tym, że w poszczególnych opiniach z badań sekcyjnych nie będzie wyników tych badań, tylko że na koniec zostanie sporządzona jedna kompleksowa opinia z zawartości materiałów wybuchowych na szczątkach ofiar katastrofy, na wraku i tak dalej. Ja oczywiście nie uzyskałam odpowiedzi, dlaczego również jeżeli wykonuje się badania sekcyjne, pobiera się próbki, nie ma takich w przypadku poszczególnych osób wyników badań. No bo jeżeli pobiera się próbki i nie ma wyników badań, jest to coś dziwnego. No, prokuratura w swoim takie zapytanie wystosowała do
biegłych. Próbki pobrano, badań nie ma. Odpowiedzi również, dlaczego nie ma. Natomiast prokurator Seremet wypowiada się, że nie stwierdzono materiałów wybuchowych. Nie wiem, co, jakiego rodzaju jest to gra. Być może pan prokurator Seremet wie więcej niż my wiemy, bo na pewno z całą pewnością w opinii dotyczącej świętej pamięci mojego męża takich badań nie ma. Dziękuję bardzo. Dlatego nie stwierdzono. To jest gra słowna, która często jest nam serwowana. To jest odpowiedź na pytanie przewodniczącego, dlaczego nie użyto podczas badań tych detektorów. Dlatego, że one mogłyby znowu zachować się nieprofesjonalnie. Natomiast w ten sposób nieodpowiedzialne. Sześciomiesięczny okres, co najmniej sześciomiesięczny okres, mamy oczekiwania na opinię, która postawi kropkę na D i na pewno będzie nieomylna. Dziękuję najmocniej. Jeżeli nie ma więcej pytań, to na tym, tak powiem, smutnej konkluzji zakończymy, ale mam nadzieję, że ona jest jednak, tak powiem, zbalansowana całą analizą, jaką nam pan mecenas Pszczółkowski przedstawił, wynikającymi stąd nadziejami, że przyjdzie taki moment, iż prokuratura, a następnie sądy podejdą do tej całej sprawy uczciwie. Po miesiącach i latach krętactwa przyjdzie moment prawdy. Miejmy nadzieję, że już niedługo. Na pewno na tej drodze, panie mecenasie, pana praca była krokiem milowym. Także raz jeszcze dołączam się do podziękowań pani minister Fotygi. Myślę, że my wszyscy jesteśmy panu za to szczególnie wdzięczni. Dziękuję bardzo. Czy można mieć jedną prośbę? Tak, bardzo proszę. Ja bym miał taką prośbę. Czy można było otrzymać ten wniosek w sprawie właśnie doniesienia do prokuratury? Bo z naszego punktu widzenia argumenty prawne by nam się przydały przy różnego rodzaju też dyskusjach. Panie mecenasie, jeżeli to jest możliwe, że to nie jest objęte żadnym, tak powiem, tajnym trybem, to będziemy bardzo wdzięczni. Dokument inicjujący postępowanie, więc jak rozumiem, nie jest to plon działań prokuratury, bo tylko ona może wówczas tego rodzaju informacji udzielić. Ja prześlę do wiadomości pana przewodniczącego. Bardzo, bardzo dziękuję, a ja zobowiązuję się także w trybie pilnym spisanie dzisiejszej pana wypowiedzi, tak żebyśmy mieli ją dostępną, bo ona zawierała konkluzje i ukierunkowania, zwłaszcza w zestawieniu z innymi faktami, tymi, które dotyczą aktywności międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i rządu pana Donalda Tuska, no wskazujące, czy też stwarzające domniemanie rzeczywiście świadomego działania związanego z świadomym oddaniem w ręce rosyjskie wszystkich dowodów i całego trybu postępowania po to, żeby nie zbadać, po to, żeby prawdy jak najdłużej nie ujawnić. Dziękuję państwu najmocniej. O następnym posiedzeniu zostaniecie państwo zawiadomienia. Materiały, mam nadzieję, że jeszcze na stronie sejmowej się ukażą. Tutaj przy okazji chcę państwa poinformować o szczególnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Jak państwo widzicie, korzystamy z sejmu jako, tak powiem, instytucji, dzięki której możemy komunikować się ze światem zewnętrznym, prawda? Mamy stronę jako zespół parlamentarny. Ona jest obiektem dosyć brutalnych od pewnego czasu ataków tak zwanych hakerskich, czyli uniemożliwiających z niej korzystanie. Otrzymaliśmy pismo od odpowiedniego biura sejmowego, które nam zapowiedziało, że ze względu na powtarzające się ataki hakerskie będziemy musieli zrezygnować z korzystania z tej strony, ponieważ to utrudnia sejmowi funkcjonowanie. Więc jak widzimy, proces praworządności państwa prawa posunął się naprzód. Jeżeli ktoś jest atakowany, jeżeli ktoś podlega działaniu przestępczym, to najlepiej go usunąć, dlatego, bo zagraża spokojowi. W tym wypadku rozumiem pani marszałek i jej urzędnikom. Pan, przepraszam bardzo, gdyby pan Bartek... Pan dyrektor Jabłoński. Jaworski? Czy... Jabłoński. A, Jabłoński. A można by dostać też ksero tego? Tak, tak, oczywiście otrzymacie państwo ksero. A to jest rzeczywiste prawne kuriozum i tym akcentem dzisiejsze posiedzenie zamknę. Dziękuję bardzo. To wybitny fachowiec.
tak.